weksle handlowe to papiery dłużne, które powiedzmy funkcjonują w zastępstwie kredytów, powiedzmy tak byśmy powiedzieli. Jeżeli wystawimy weksel przykładowo na 10 tysięcy złotych, można go sprzedać bankowi, a on w zamian daje nam 9 600 zł i weksel jest wystawiony na 60 dni. Pytanie jest w tym momencie, jaką stopę dyskonta zastosował bank, jeżeli wycenił nasz weksel, który jest wart powiedzmy na papierze 10 tysięcy złotych i wystawiony jest na 60 dni. Jeżeli teraz do ręki otrzymaliśmy 9 600 zł, a suma wekslowa, czyli ta powiedzmy wartość za jakiś czas, czyli tak zwany kapitał końcowy czy wartość przyszła, to 10 tysięcy złotych, możemy się dowiedzieć, jaka jest stopa dyskontowa zastosowana przez taki bank. Kwestia jest wiedzieć, ile, jak długo trwał ten okres między kwotą 9 600 a 10 000 zł. Można powiedzieć, że tu akurat w tym zadaniu jest to 60 dni, czyli w przypadku do 360 dni, jakie są liczone w ciągu roku, to jest ten udział, to będzie około 1/6. I ta stopa dyskontowa, powiedzmy przeliczania z kwoty końcowej, kwoty początkowej, można zastosować dokładnie z tego wzoru, albo ze zwykłego wzoru na kapitalizację, gdzie trzeba będzie policzyć stopę procentową, a potem ją zamienić na dyskontową. Ale bezpośrednim wzorem, który możemy użyć, jest ten wzór na tutaj stopę dyskontową, gdzie tą różnicę między wartością przyszłą a bieżącą odnosimy do wartości, która była na końcu, czyli do sumy wekslowej i mnożymy razy okres czasu trwania takiego weksla do wykupu i w tym momencie widzimy, że tutaj jest różnica 400 zł w porównaniu do 10 tysięcy i mnożymy razy 1/6. Gdy wszystko po kolei policzymy, otrzymujemy 0,24, inaczej 24%. I wtedy możemy powiedzieć, że zastosowana przez bank stopa dyskontowa wynosiła 24%.